Witajcie, witajcie moi kochani, witam się w Kiku i słuchajcie, muszę wam podziękować z całego serca. Wybiło 15 tysięcy subskrypcji, więc ja jestem po prostu przeszczęśliwa. Na końcu jeszcze za jedną rzecz wam podziękuję, ale to zostańcie do końca, zobaczycie. Za 60 zł mamy tutaj taką bluzę. Bluzokurtkę można by było powiedzieć na takie jesienne dni. I zobaczcie, jak ona się prezentuje. Ma kieszonki. Kieszonki są na zasuwki, na ślimaki, chciałam powiedzieć. No na zamek, po prostu zamek. I jak widzicie, tutaj jest rozmiar 36. Tu jest jeszcze w takim kolorze. Dziś pokażę wam dużo takich bluz, bo może ktoś szuka. Zobaczcie, ta jest bardzo ciekawa. Ja sobie ją tu zdejmę, żeby wam pokazać tak bardziej dokładnie tą bluzę. Jak widzicie, ona jest taka taka z taką jakby stójką z przodu. Kosztuje 60 zł. W środku jest bardzo, bardzo przyjemny materiał. Zamek ma na boku, jak widzicie. Poczekajcie, będę tak delikatnie to ruszać, żeby mi nie spadło, bo ten wieszaczek się coś wykrzywił. Tak się prezentuje z przodu. I jeszcze pokażę wam, jak wygląda z tyłu. Tak wygląda. Dobra. Ja sobie ją tu odwieszę i włączę jeszcze raz. Dobra. O, tu nie mamy ceny. Dobra, ale nic straconego. Zaraz tu zajrzymy, jaka jest cena tej bluzy. O, widzicie, jakie duże rozmiary. 64,99. Tu mamy taką z czarnym takim misiem. Już wam pokazuję rękawki. Tu wszędzie ona jest podszyta tym miśkiem. No, także tak, tak się prezentuje i dodatkowo ma kaptur. Dodatkowo ma kaptur. Tak wygląda ta bluza. Widzicie co, ja tu stoję i się cały czas patrzę, czy ja nie pokazuję wam tych samych. Muszę tak tu trochę porozkminiać, bo jest naprawdę ich bardzo, bardzo dużo. Różne kolory są. Zobaczcie, tu macie taką jakby kurteczkę polarową. Na zameczek, ja tu tak trochę odepnę, zobaczcie, nie ma problemu, stoję na palcach. Dobra, i ona kosztuje 80 zł. 80 zł kosztuje, ma sznureczki, tu ma również takie sznurki, że możecie sobie w talii ją tak ściągnąć. Zobaczcie, od razu ładniej to wygląda, ma kieszonki, no bardzo fajna taka w kwiatuszki. Tu mamy obok i to chyba jest taka sama, tylko po prostu inny kolor. Zobaczcie, jak już inaczej wygląda. Ale jak nie lubicie kwiatuszków i kolorów, to możecie kupić sobie taką czarną. Już wam pokażę, jakie są tu kolory. Więc tu mamy czarną. Przed chwilą pani tu układała, bo ja jestem już przed zamknięciem sklepu. No, ale chyba nie będzie na mnie zła. One wiedzą, że ja tutaj nagrywam. Tu mamy taką panterkową. Wiedzą, że ja nagrywam, więc chyba mnie tutaj nie pogonią. Zaraz tutaj poogarniam, jak tylko tu wam pokażę. Więc tu mamy panterkę. Jak ktoś lubi panterkę taką ciemną, to tutaj jest. Dobra. Okej. No, można powiedzieć, że nadaje się do sklepu. Następna bluza z takim grubym misiem w środku, już wam pokazuję, fajna, mi się podoba bardzo kolor. Tu mamy rozmiar 38 akurat, 64,99 kosztuje, jak widzicie ma również sznureczki. O, poczekajcie, na sznureczkach na końcach ma takie metalowe, srebrne. I ona od środka jest tak jak tamte wszystkie inne, właśnie obszyta takim misiem. Ma kieszenie, no i ma kaptur. Szybko, wiecie, wychodzicie z domu, zarzucacie sobie taką grubszą bluzę, nie trzeba, nie wiem, parzyć się w tych kurtkach. Czasami ja wychodzę w kurtce, a wracam już z tą kurtką w ręku, bo jest po prostu za ciepło. No wiem, że tutaj z tym misiem to też będzie ciepło, ale takiego tutaj polarka, jak sobie wrzucicie, to myślę, że będzie ok. Tu mamy takiego misia białego i poczekajcie, pokażę wam tutaj cenę, 60 zł i musicie patrzeć, bo są naprawdę duże rozmiary. Jak ktoś ma duży rozmiar, to zerkajcie, zobaczcie, jakie są kolory tych misiów. No i już wam tu na górze go pokażę. Tak wygląda, zobaczcie, jaki ładny.
Tu obok mamy taki musztardowy, tam jest różowy, niebieski, biały. O, a tu coś jeszcze jest. Poczekajcie. Tu jest jeszcze taka polarowa. Widzicie, już jest inna. Ja myślałam, że to jest ta sama, która była tam z tym sznurkiem w pasie. To już inna. 60 zł kosztuje. Również ma kaptur, ma kieszonki. No tu widzę, że panie podeszły i też są zainteresowane i mówią, że bardzo fajne te polarki na taką pogodę. Tu jest chyba taki sam, tak, taki sam jak ten różowy, który przed chwilą wam pokazywałam. I tu jeszcze misio czarny, jeszcze czarny misio. No i tu będzie chyba już ostatnia bluza, zobaczcie. Granatowa, z dodatkami takiej jakby skórki. Tu mamy rozmiar 46, 64,99 kosztuje. Zobaczcie, nawet do rozmiaru 50 jest, więc musicie sobie zerkać u siebie. Przymierzajcie, bo one są luźne. Wiadomo, że na pewno wejdą na większe rozmiary. Tak wygląda rękaw. Rękaw sobie można podgiąć. No i ma kieszonki. I przy kieszonkach jeszcze ma takie wstawki z tej skórki brązowej. Fajna. Powiem wam, że fajna. Taka milutka. Na te zimne dni, jak każą nam się ubierać, to akurat tu mamy taką różową. I tu jeszcze jakaś jest w kratkę. Kurczę, nie odejdę od tej półki. Chyba 60 zł kosztuje. Jak widzicie, ma kaptur, sznureczki, kieszonki, no, taka kraciasta, a tu macie taki kolor. Dobra, a tu zwykłe polary i słuchajcie, za 19,90 ja chyba kupiłam czarny, tylko też mierzcie, bo ja wzięłam chyba rozmiar czy dwa rozmiary mniejszy, już nie pamiętam. A teraz, nie, przepraszam, za 29,99. Teraz skarpety 14,99, jak ktoś jest z marźluchem albo chce skarpetki komuś na przykład pod choinkę, to jest fajna okazja, że można kupić. Teraz nie odczujecie tego, schowacie i już będziecie mieli fajny prezent na kogoś pod choinkę, bo takie skarpety również znikają bardzo szybko ze sklepów, a jeszcze jak jest fajna cena, to już w ogóle. Tu tylko tak przejdę, bo dzisiaj wam nie będę pokazywała bielizny. Idę dalej, teraz pokażę wam spodnie, na końcu będą jeszcze buty za naprawdę fajną cenę, 60 zł kosztują te spodnie. Słuchajcie, guziczek, zameczek, one są rozciągane i patrzę, czy mają kieszenie, nie, to jest atrapa, zwężane ku dołowi, taki inny wzór niż wszystkie, no i z tyłu prezentują się tak, aż oczopląsu można dostać. Dobra. Dalej mamy spodnie dresowe. O ja, zaraz wam pokażę fajny komplet dresów. 34,99 kosztują te. No i te takie są, wiecie, takie zwykłe. Płytka kieszeń, łapy nie wsadzisz. No i tak wyglądają, o. No nie wiem, jakoś nie w moim stylu. No wiadomo, że każdy jest inny i każdemu podoba się co innego i ja to rozumiem. Dobra, mi na przykład podobają się te spodnie i zaraz pokażę wam do tego bluzę. Spodnie kosztują 34,99, więc fajna cena. Materiał jest po prostu, ja nie wiem z czego oni to robią. A czy mogłabym zobaczyć na metkę, ale mi się nie chce, bo nie mam czasu, zaraz zamykają i tak dalej, muszę zrobić wypad z tego sklepu. One są po prostu cudowne, jak będziecie, to zajrzyjcie, dotknijcie, one są przemilutkie. Od razu inaczej człowiek się czuje, jak założy takie fajne spodnie, miłe w dotyku. No, także tu mamy takie spodnie i do tego, tadam, zobaczcie jaka bluza. I pamiętacie takie właśnie welurowe ubrania z Pepco? No to zobaczcie, tu możecie kupić również za 39,99 bluzę. Jeszcze chyba taniej niż w Pepco, nie pamiętam dokładnie jaka była cena, ale ten to w dotyku jest po prostu petarda, naprawdę, zerknijcie sobie jak będziecie, bo naprawdę warto. Okej, tak wam odjadę, zobaczcie, to jest właśnie, można sobie zrobić komplecik, oczywiście można kupić samą bluzę albo same spodnie, jak kto woli. No i tak wam tu przejadę, zobaczcie, są już chusteczki, jakieś torebunie, swetry. No i sweterek wam pokażę. Z daleka wygląda na bardzo niemiły. Kosztuje 45 zł, ale słuchajcie, jak ja go dotknęłam, no to naprawdę
wygląda, jakby miał was, nie wiem, wiecie, jak czasami się założy sweter, to one tak gryzą strasznie i one już tak wyglądają, jakby gryzły, a ten nie. Ten właśnie jest fajny również i mam nadzieję tylko, że jak się go założy, to nie będzie nic czuć, bo czasami, wiecie, w rękę weźmiecie i nie czuć, a później jak się założy, to jednak gdzieś tam coś tam nas gryzie. Przechodzę dalej, zobaczcie, jakie jesienne kolory i już wam chcę pokazać buty i idę do tych butów, bo po prostu cena mnie powaliła. No wiadomo, że to nie są jakieś rewelacyjnej firmy, ale tak, wrzucić sobie gdzieś tam, skoczyć do sklepu. Buty są za 30, aż przybliżę, 39,99. Za 4 dyszki macie buty, gdzie idziecie do sklepu obok, do CCC i tam buty macie takie za 200, może mniej, może więcej, zależy jakie. No wiadomo, że też jakość może inna, ale nie zawsze. Dobra, i tu chyba będzie już wszystko. Dajcie znać, czy wam się podobało. No i słuchajcie, prosiłam i wyprosiłam. Dziękuję wam bardzo. Jest 1000 obserwujących na Instagramie, więc jeżeli jeszcze nie obserwujecie, a macie Instagram, to zapraszam was na mój Instagram. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Lecimy dalej. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.